Robert Kubica i Maciek Szczepaniak ostatecznie zajęli 9. miejsce w klasyfikacji generalnej rajdu Australii. Dwa zdobyte punkty są mniej ważne niż ogromne doświadczenie, jakie płynie z przejechania wszystkich odcinków specjalnych. Sobotnia przygoda tylko to doświadczenie wzmaga. Jeśli będzie ono potrzebne w przyszłym roku, będzie bezcenne. Zespół Volkswagena powetował sobie z nawiązką niepowodzenia w rajdzie Niemiec. Zajęli 3 pierwsze miejsca i zapewnili sobie 2. z rzędu tytuł w kategorii producentów. Rajd wygrali Sebastian Ogier i Julien Ingrassia i było to ich 22. zwycięstwo w karierze. Musiałby się także zdarzyć cud, by nie obronili indywidualnego mistrzowskiego tytułu. 2. miejsce zajęli Jari Matti Latvala i Mika Anttila. Oni też raczej wiedzą, że walkę o tytuł muszą przenieść na rok następny. 4. podium w tym sezonie dla Andreasa Mikkelsena. Szansę na 3. miejsce dla Chrisa Miki Paula Nagle w Citroenie zniweczyła minutowa kara za zbyt głębokie cięcie podczas sobotniego etapu, ale i tak występ Brytyjczyków można uznać za udany. 4. miejsce. Gorzej z 2. załogą. Mats Østberg i Jonas Andersson uszkodzili zawieszenie i wypadli z 1. dziesiątki. Na 5. miejscu rajd ukończyli Mikko Hirvonen i Jarmo Lehtinen w Fordzie Fiesta WRC. Mimo prób nie udało im się awansować na 4. 2. załoga M-Sportu Elfyn Evans Daniel Barit na miejscu 8. Zespół Hyundai ukończył rajd w komplecie. Hayden Paddon powtórzył 6. miejsce z roku 2011, Thierry Neuville oczko niżej, a 10. był Chris Atkinson. Teraz pora na rajd Francji.